Witam serdecznie, tu Stanisław Kłebek 7, Ewa Kłebek Barbara, mam na imię Grzegorz. Chciałbym zaprezentować krótki opis strojenia wzmacniacza ZZ750 produkcji kolegi UY5ZZ. Wiem, że niektórzy z Was mają trudności z dostrojeniem tegoż wzmacniacza i związane z tym usterki. Otóż w tej chwili radio ustawiamy na danej częstotliwości, w tym przypadku 18 MHz FM, 10 W mocy sterującej. Żeby nie przesadzić, maksymalna moc sterująca tego wzmacniacza przy tym napięciu to jest 20 W. Przełączamy na QRO, jeżeli jesteśmy pewni, że moc wysterowana jest odpowiednia. W tej chwili 400 W sterującą 10 i w pierwszym momencie sterujemy pokrętłem Tune, tak aby wskazówka na naszym mierniku mocy wysterowała się jak najwyżej, przy największym wysterowaniu, tak samo jak i na tym mierniku meter, aby wskazówka była jak najdalej do tej mocy wysterowanej. Jeżeli nam opada, należy z powrotem ustawić w takim położeniu, aby wskazówka była w jak najwyższym punkcie i adekwatnie do tego ustawiamy load. Tak kręcimy, aby ta wskazówka jeszcze wyżej poszła, jeżeli nie i opada, to tak ustawiamy z powrotem, żeby była w tym najwyższym punkcie i automatycznie obserwujemy, że wskazówka na lewym wyświetlaczu delikatnie opada jakieś 20%, wtedy wzmacniacz mamy już maksymalnie wysterowany. I tutaj ciężko jest telefonem operować i naciskać PTT. Może zademonstruję to na przykładzie pedału, który tutaj użyję nożnego. Będę miał możliwość sterowania wtedy i pokazania Wam większych informacji. Otóż sterujemy, maksymalna moc 300, load, sterujemy, aby było jak najwyżej 400 W, maksymalnie przy 10 W mocy sterującej. Obserwujemy wskazówki w odpowiednich punktach. Nie jest to prąd za duży. Także wszystko jest w porządku. Także powodzenia. Nie przesterowujcie mocy, żeby nie zniszczyć swojego wzmacniacza. Pozdrawiam. To jest Q7 Kuba.